Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 20 Ultimate Team, seria Road to Glory. No i dzisiaj czas na kolejny sezon w FIFA. Zobaczymy, co tam ciekawego przygotowali. Zresztą wy już pewnie wiecie, ale troszkę sobie o tym porozmawiamy, pogramy. Zapraszam jak zawsze o godzinie 16, od dzisiaj, od poniedziałku do piątku zawsze odcinki na tym kanale, więc mam nadzieję, że ja wytrwam, wy razem ze mną, żebyście mieli co oglądać, siedzieli bezpiecznie w domu. To postanowiłem codziennie od poniedziałku do piątku tutaj o 16 z wami się spotykać. Mam nadzieję, że wam się spodoba, jeśli tak, łapka w górę, lecimy z tym. Oczywiście nie każdy może być na streamach, więc chciałem wam też tutaj na kanale powiedzieć, co sądzę o tym sezonie, co już ciekawego zauważyłem i tak dalej. Graliśmy sobie tym Maldinim ostatnio Food Champions, grało mi się nim tragicznie i wy też pisaliście na czacie niejednokrotnie, że macie podobne zdanie, że coś jest nie tak z tym Maldinim. Może komuś z was jednak gra się nim dobrze, to piszcie pod spodem w komentarzu. Mamy tutaj już odblokowany bodajże poziom 11, tak, 11. Del Piero grałem i Del Piero akurat spisywał się naprawdę spoko. U niego jest bardzo fajne to, że ma 5 gwiazdek słabszej nogi i bardzo fajne wykończenie, więc tych bramek trochę nam nastrzelał, grając czy na SPO, czy też na napastniku. No i teraz przejdźmy do Cieszynki, która jest dość bardzo, no bardzo denerwująca chyba dla moich przeciwników, bo czasem po niej wychodzili, albo później biegali, ucieszali, robili mi kalmę też, także było dość śmiesznie, jeśli chodzi o tą Cieszynkę. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Mamy na poziomie 15 trzech panów i tak naprawdę chyba tego gościa sobie wezmę, bo no jego karta jakoś tak najbardziej mi się spodobała. Potem przechodzimy sobie dalej, oczywiście mamy tutaj paczki, różne tifo, herby i tego typu rzeczy. No ale mamy Cieszynkę, której ja będę używał na pewno i to jest ta Cieszynka Let's Dance. Teraz w tym momencie oczywiście chowam wam kamerę, jak pokazuję wam te Cieszynki, żebyście widzieli je dokładnie. Ona jest dość długa i będzie mega, mega wkurzająca, to na pewno. No i przechodzimy do ostatnich rzeczy, czyli tutaj do wyborów za poziom 30. Mamy Freda, mamy Belottiego i Carrasco. No Carrasco na pewno nie wybieram. Wydaje mi się, że Belotti będzie fajnym wyborem, tym bardziej, że ma 5 gwiazdek słabszej nogi, co w tej FIFA jest bardzo dobre. Wykończenie ma super, siłę strzału również, przyspieszenie, szybkość biegu i tak dalej. To wszystko się u niego zgadza, więc prawdopodobnie ja wybieram sobie Belottiego, jak tam dotrzemy już do 30 poziomu. Jeśli chodzi natomiast o moje zadania, które już wykonałem, jak wygląda robienie ikon już u mnie, dopiero dzisiaj sobie do tego siadam, więc prawdopodobnie będzie jakiś stream właśnie z robienia tych tokenów online i sobie troszkę porozmawiamy. Zrobiłem kilka rzeczy tutaj, więc to jest dopiero taki wstęp tak naprawdę. Zaraz wam powiem też, kogo wybieram. No jeśli chodzi o wymianę ikon, to prawdopodobnie o 19 może jakiś stream sobie odpalę i myślę, że możemy się już przyzwyczaić do tego, że od godziny 19 do 23 takie będą stałe godziny live'ów. Będę was informował, ale będą one dość często. Squad Battle zostało mi już niedużo do zrobienia, więc prawdopodobnie to też niedługo będzie ukończone, tym bardziej, że będę robił Squad Battles. Jeśli chodzi natomiast o kartę ikony, którą ja wybieram, jaki wybieram token właśnie, jak to wszystko będzie wyglądało. Przejdźmy sobie do wymiany ikon i od razu wam powiem, dlaczego taki wybór, a nie inny. Zobaczmy na tego gościa, którego chyba, albo już mam nawet tutaj w ulubionych. Tak jest, jest Garincha. Garincha oceniony na 94, to będzie mój wybór i na tego pana będę chciał sobie nazbierać. Mam nadzieję, że mi się to uda. 21 swapów potrzebne, żeby tego gościa zrobić. Dlaczego właśnie Garincha? Ano właśnie dlatego, że jak wam teraz pokażę mój skład podstawowy, jak on wygląda, to właśnie zrozumiecie, dlaczego brakuje mi tego gościa. Przechodzimy sobie do mojego składu pierwszego. No i tutaj na prawej stronie właśnie pojawi się Garincha zamiast Quaresmy, a zamiast Icardiego pojawi się Mbappé. I wtedy ten skład będzie ładnie ukończony, wróci do mojego składu wtedy też Van Dijk. Ale powiem wam, że Akanji grał mi się naprawdę bardzo fajnie w Food Champions i byłem pozytywnie zaskoczony. I nawet jestem skłonny, żeby powiedzieć, że aktualnie Akanjim gra mi się lepiej niż Van Dijkiem. Wiem, że to jest może dziwne, ale coś ostatnio było nie tak z tym Van Dijkiem. Także nawet może fajnie, że sobie pogramy Akanjim i Arbeloa, jak ja to mówię, na bramce spisuje się naprawdę świetnie. Możliwe, że lepiej niż Alisson. Także to jest dość ciekawe. Arbeloa lepszy od Alissona, Akanji lepszy od Van Dijka. Ciekawe, nie? Jako że dzisiaj zaczynam sobie robić te swapy, no to wybieramy skład Premier League i zagramy sobie tym właśnie zespołem. Na prawą obronę tylko muszę wpuścić sobie Mbabu, bo tutaj mam Colemana i no Coleman tak średnio. Marcos Alonso zresztą też, ale zobaczymy jak pójdzie w czwartej lidze. Zobaczmy co my tutaj mamy. Belkino FC. No taki składzik. Liga Włoska. On też pewnie robi sobie tokeny, więc zobaczymy.
łyk herbatki i zobaczmy, co my tutaj ciekawego mamy. Liga angielska, ale dość mocna. Jestem ciekaw, jak będzie grał. To jest taki moment w ogóle, że też punktowo byłem już blisko do tego, żeby awansować do trzeciej ligi. Brakowało mi chyba jednego zwycięstwa, ale teraz fajnie się zachował Sissoko. Mamy rzut karny. Brakowało mi jednego zwycięstwa do tego, żeby awansować właśnie do ligi trzeciej, ale teraz spróbujmy w środek, tak jest, mamy brameczkę, żeby awansować sobie do ligi trzeciej, a teraz pewnie będę musiał robić te swapy w lidze szóstej znowu, no bo ciężko będzie w czwartej czy też w trzeciej lidze właśnie męczyć się, przynajmniej dla mnie. No wiem, wiadomo, że ludzie, którzy na co dzień grają w pierwszej lidze, to trzecia liga byłaby dla nich easy, czy tam czwarta, no ale dla mnie niekoniecznie, dlatego pewnie taktycznie trzeba będzie to zrobić tak jak ostatnio, żeby zrobić szybciej sobie te tokeny i się nie męczyć z tym. Cristiano Ronaldo 2-0. Plus robienia tych tokenów jest też taki, że jak ludzie je też właśnie wykonują, no to w momencie, kiedy przegrywają 2-0, to szkoda im tracić czasu, żeby zremisować to spotkanie, nawet w najlepszym wypadku, żeby męczyć się, odrabiać i może jakimś cudem wygrać, to wolą po prostu wyjść. Ja też tak robię i wolę szukać przeciwnika, z którym łatwo, szybko wygram, niż się męczyć z jakimś gościem i na koniec zremisować. Oj, ten gościu chyba nie robi tokenów. Ten gościu chyba nie, oj, no może być ciężko, ale zobaczymy. Naprawdę? Czyli wychodzi na to, że on sobie spada do ligi niższej, ale w tym momencie można o nim powiedzieć, że jest parówą. Wiecie dlaczego? Bo on i tak dostanie porażkę. I to jest najgorsze zachowanie, jakie może być, bo jak spadacie sobie do niższych lig, czyli oddajecie, czyli przegrywacie specjalnie, to strzelcie sobie samobuja, bo i tak macie porażkę i tak, a wasz przeciwnik przynajmniej ma zwycięstwo. No co za parówa. Czy ten przeciwnik robi tokeny? Tak, mamy ligę angielską, także ciekawe. Jestem ciekaw właśnie, jak będzie grał ten Richarlison. Może być z nim trochę problemów. Ładnie rozklepane, ładnie strzelone, 1-0. Neymar, 12 minuta spotkania. No jeszcze jedną bramkę by pasowało strzelić, żeby wyszedł. Nice goal. 1-1. Felipe Anderson. To jest chyba w ogóle jego pierwszy strzał na moją bramkę. Jaka cieszynka. A, ja myślałem, że do połowy uciszanie. Cristiano Ronaldo. 2-1. Dość szybka odpowiedź, bo to jest dopiero 29 minuta spotkania. No, ale trzeba być uważnym, bo gościu naprawdę gra fajnie. Czy jeden, tak jest. Wyjdzie czy nie? Czy jednak będzie grał dalej? Wydaje mi się, że będzie grał dalej. To była najlepsza pułapka offside'owa ever po prostu. Uczcie się. O rany, co ja zrobiłem. Tak jest, Neymarito, mamy bramkę na 4-2. Początek drugiej połowy spotkania, szybko strzelona bramka, tylko teraz, żeby znowu nie zrobić pułapki offside'owej jak przed chwilą i będzie dobrze. No, ale coś takiego już można zrobić. 5-2. Czy to jest szósta bramka? Czy był spalony? Nie, nie ma spalonego. Oczywiście bramka na 6-2. No i to już jest po meczu, raczej tutaj nic złego się nie stanie. Wątpię, żebym stracił 4 bramki nagle. Nie wiem, czy mój przeciwnik odłożył pada w tym momencie, ale chyba nie, chyba gra dalej. Bo widzę, że odbiera piłkę, tak, gra. No mamy 6-3, tym razem Willian strzela bramkę. No i jeszcze 15 minut do końca tego spotkania. Już teraz na spokojnie, grać sobie piłką, czekać tylko na koniec i tyle. Mecz wygrany, Neymar oczywiście tutaj odbiera piłkę, nie wiem, 3 za hat-tricka, chyba tak. 4 bramki w wykonaniu Neymara na SPO. Zdecydowanie gra mi się tym gościem lepiej na SPO. Próbowałem podczas World Champions grać nim na boku, no i to nie było to.
powoli, powoli jakoś te wymiany ikon będą szły. No zobaczymy, ile uda mi się dzisiaj zrobić. Jak coś, to pamiętajcie, obserwujcie na Facebooku i na Instagramie, dowiecie się, o której, kiedy i jak dokładnie jest stream, ale prawdopodobnie od godziny 19 właśnie na Twitchu. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, widzimy się jutro o godzinie 16:00. Także mam nadzieję, że taki plan tygodnia Wam się spodoba. No i dajcie znać, jaką kartę Wy wybieracie, a może wybieracie paczkę z ikoną. Kto wie, może już coś trafiliście ciekawego. Piszcie pod spodem w komentarzu, chętnie zobaczę. To byłoby na tyle. Sprawdzajcie kanał główny, bo tam jest jeszcze też materiał z piłki prosto z boiska. A zobaczymy, co będzie z materiałami z boiska w ogóle. To się okaże. Do następnego. Na razie i piona.